3, 2, 1, impro. W ten sposób w sobotę 8 lutego w Kozienickim Domu Kultury zaczęła się duża dawka dobrego humoru, a to za sprawą apetycznych krasnoludów z kosmosu i niezwykłego przedstawienia improwizowanego na żywo, noszącego tytuł Na Twoich Oczach. Wszystko bowiem działo się na oczach publiczności. Widzowie mieli też duży wpływ na to, co dzieje się na scenie. Wybierali bohaterów, miejsca akcji, wymyślali różne sytuacje. Natomiast młodzi improwizatorzy z grupy Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu musieli to wszystko zagrać w interesujący sposób. Przed publicznością zaprezentowali się Bernadeta Brodawka, Ingrida Fila, Ewa Wnuk, Weronika Mirka, Błażej Doniec i Hubert Smolarczyk. Poszczególne sceny rozgrywały się w różnych dziwnych miejscach, na przykład na pustyni, w sądzie czy w hollywoodzkiej lodówce. Były też scenki nawiązujące do zróżnicowanych gatunków filmowych czy zabawa z piankami, która rozbawiła widownię do łez. Reakcja publiczności, czyli gromkie brawa i wybuchy śmiechu, świadczyła o tym, że gra młodych improwizatorów bardzo się podobała. Grupa improwizacyjna działa w KDK od 2 lat. Co tydzień spotykają się na próbach, które prowadzi aktor Radosław Mazur. Jak podkreślają uczestnicy, improwizacja nie jest łatwą sztuką. Trzeba bowiem na bieżąco wymyślać historię, tworzyć bohaterów i różne wątki. Wszystko dzieje się na żywo, pod czujnym okiem publiczności. Tego typu spotkania pod wspólnym hasłem Na Twoich Oczach odbywają się w Domu Kultury cyklicznie. Ale Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu występują także poza Kozienicami, na przykład w sobotę prosto z występów KDK pojechały do Warszawy, aby wspólnie wystąpić na scenie z Teatrem Improwizacji Afront.